bardzo dziękuję za ten głos, bo to jest też to, co my powtarzamy, tak? Naprawdę to nie jest proces pozbawiony kontroli. Można? To może ja krótko, ponieważ pierwszy raz będę miała możliwość wypowiedzenia się. Tutaj tak, mam wrażenie, że jesteśmy bardzo podzieleni. Tutaj pan Gruszczyński Sołtys oczywiście udziela głosu wszystkim i wydziela. Tak, mam wrażenie, że jest za spalarnią. Tutaj panie też, nie wiem czy są zależne czy nie, bo klaskują tak jakby były zależne od, po prostu od osób rządzących. Nie wiem. Chciałam zapytać o taką jedną rzecz. Czy raport był rzetelnie przygotowany? Jeśli tak, to dlaczego w nim są błędy? Jakie błędy? Takie, że państwo nie uwzględnili szkoły w Czyżówce w odpowiedniej odległości, mówiąc, że nie ma szkoły w odległości 1000 metrów, a jest. Dla mnie to jest błąd kategoryczny. To po pierwsze. Po drugie, mówi pani, że już trzeci raz wysłuchuje pana Piwowarczyka, przepraszam, jeśli przekręciłam nazwisko, po trzeci raz jest na zebraniu. Ja trzeci raz oglądam pani prezentację i wcale mnie pani do niej nie przekonała. Więc musi się pani bardzo poprawić, bo już nic tylko nie wystarczy. Dziękuję. Dzień dobry. Krzysztof. Chciałem się spytać w takiej kwestii, no bo spotkaliśmy się w temacie, który widział na slajdzie w sprawie motoryzacji tych kotłów. Natomiast komunalnymi drzwiami wprowadza się tam po prostu spalanie śmieci. To sprzeczne z ustawą z grudnia 2012 roku. No i chciałbym, żeby tutaj po prostu użytkowanie w tym momencie, kiedy elektrownia zacznie spalać śmieci, to nie będzie elektrownia, powinna się nazywać spalanie śmieci sierpsza. No i po prostu w tym momencie nie będzie pan węgiel, tylko śmieci z domieszką węgla. No i proszę odpowiedzieć w tym temacie. To jest rozszerzenie działalności, natomiast podstawową działalnością nadal jest produkcja prądu i ciepła. Dlatego klasyfikacja elektrowni pozostaje nadal klasyfikacją podstawową. Natomiast element współspalania odpadów, współspalania paliw alternatywnych, RDF-ów, PRDF-ów, już używam wszystkich tutaj wyrażeń zamiennie dla każdego, rzeczywiście spowoduje, że trzeba będzie wprowadzić dodatkowe obostrzenia, takie jak jakie ten proces w ustawie o odpadach przewiduje. I między innymi będziemy musieli uzyskać zgodę na odzysk odpadów w procesie termicznego przekształcania, jak się to się fachowo nazywa, w procesie R1. To jest kolejny kod z ustawą o odpadach. Natomiast i to będzie musiało być uwzględnione po uzyskaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, która jest jakby pierwszą decyzją środowiskową, która jest wymagana. Drugą decyzją jest pozwolenie zintegrowane. To jest taka licencja środowiskowa, w oparciu o którą działa elektrownia i w której będą musiały zajść stosowne zmiany i będzie to drugi etap zmiany pozwoleń. Natomiast nie można go robić teraz, bo taka jest kolejność tych decyzji. Pierwszą decyzją jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a dopiero wówczas możemy zmienić pozwolenie zintegrowane. Proszę państwa, pozwoliłam sobie wziąć mikrofon i poprosić o obniżenie troszeczkę temperatury. Ponieważ pani tutaj zarzuca, że jakby samorząd już podjął decyzję. Otóż proszę państwa, żadnej decyzji samorząd nie podjął. Dzisiejsze spotkanie, mówiłam o tym już w Gaju, traktujemy pierwsze w Czyżówce, drugie w Gaju i dzisiejsze jako spotkanie informacyjne dla mieszkańców, żeby skorzystać z okazji i inwestor zapoznał nas z założeniami. My dzisiaj dyskutujemy nad dokumentem, który nie jest dokumentem kompletnym. I po to dzisiaj to spotkanie, po to są pytania i nawet jak pani dzisiaj odpowiada, to one dla mnie nie mają tak naprawdę znaczenia. One będą miarodajne, kiedy otrzymamy zebrań, wnioski,
i wpłyną do nas wnioski indywidualne od mieszkańców. Zgłosiły się stowarzyszenia, które chcą uczestniczyć jako strony postępowania. One również, mam nadzieję, uwagi swoje złożą. My to wszystko przekażemy inwestorowi, który na piśmie będzie musiał do każdego pytania odnieść się, bo to będzie dla nas, dla burmistrza przede wszystkim i dla organów. Te wszystkie odpowiedzi będą przesłane do organów, które również zadały już pytania. To, że sanepid wydał opinię pozytywną, ona na dzisiaj nie ma znaczenia, nie ma tej opinii, dlatego że po uzupełnieniu raportu, i on będzie wymagał dużych uzupełnień, ponieważ ktoś już ma dużo wątpliwości i pytań, na te wszystkie pytania inwestor również musi się odnieść na piśmie, uzupełniając raport. I my ten raport ponownie będziemy przesyłać do wszystkich organów, które tu wymienialiśmy, są ustawowo zobligowane do uzgodnień i do opinii, jak również dalej będziemy kontynuować z Państwem konsultacje społeczne. I znowu do tego dokumentu już jak gdyby uzupełnionego o te wszystkie nasze wątpliwości wspólne, bo proszę Państwa, my też mamy wątpliwości, po to chodzimy po tych zebraniach, żeby słyszeć Państwa głos, żeby słyszeć stanowisko inwestora, bo burmistrz nie może mówić, że nie wyda decyzji, czy ją wyda. Wpłynął wniosek i zgodnie z ustawą o ochronie środowiska jest ustawowo narzucona procedura, której burmistrz musi przestrzegać i proceduralnie, i terminowo, czy nam się to podoba, czy nie. Natomiast jaka będzie decyzja, czy ona będzie negatywna, czy pozytywna, nie obojętna dla której ze stron, ja dzisiaj na to pytanie Państwu nie umiem odpowiedzieć, ponieważ więcej mamy pytań, niż tu pada na tych trzech zebraniach wspólny razem. I dopiero jak te wszystkie wątpliwości inwestor nam wyjaśni, uzupełni, a może będzie jeszcze tak, że nawet ten raport, który uznamy za końcowy, dalej będzie miał wątpliwości, bo my też pozyskamy więcej informacji, douczymy się, dokształcimy, dopytamy. Ja zakładam, że będziemy zobligowani i na pewno to zrobimy, przeprowadzimy tak zwaną rozprawę administracyjną. I na tej rozprawie administracyjnej, która będzie już takim podsumowaniem całości, i Państwo będą zadawać pytania, i wtedy już nie ma zmiany. Pani odpowiadając wtedy na rozprawie na pytania, to będzie stanowisko inwestora, które będzie dla burmistrza informacją, którą będzie musiał uwzględnić w uzasadnieniu. I ta procedura jest bardzo długa przed nami. Ona, ja zakładam, że jeśli skończy się do końca tego roku, to będzie, proszę Państwa, cud. Dlatego zachęcam spokojnie, mamy wątpliwości, proszę zadawać te pytania. Może one będą dla jednych mniej mądre, dla innych bardziej mądre, bardziej skomplikowane, bo jedni wiedzą na ten temat więcej, inni troszkę mniej, ale po to jesteśmy, żebyśmy się wszyscy tutaj douczyli od tych, którzy troszkę więcej od nas może wiedzą. Dlatego spokój, jeszcze raz proszę o spokój, pytania, niech ich będzie jak najwięcej, niech ten raport ma drugi raz tyle stron, niż ma na dzisiaj, ale żeby on pozwolił nam wszystkim zrozumieć, czy ten tok rozumowania inwestora jest dla nas korzystny czy niekorzystny. Są różne opcje plusów i minusów i musimy wszystko wziąć, proszę Państwa, pod uwagę. Natomiast samorząd na pewno ani burmistrz, ani rada po pierwsze nie pozwoli, żeby pogorszyć sytuację środowiskową w gminie, bo przecież latami działamy tutaj, żeby to środowisko poprawiać, i chyba te działania są widoczne w wielu miejscach tych poprzemysłowych u nas i tu już wiele się zmieniło na plus, jest jeszcze wiele do zrobienia, ale też musimy wziąć pod uwagę, że mamy zakład przemysłowy, który zatrudnia tam jakąś liczbę ludzi i trzeba myśleć, co zrobić, żeby po prostu te miejsca pracy dla tych rodzin próbować utrzymać i pomóc, jeśli nie w taki sposób, to może wymyślmy, zmodernizujmy, usprawmy, żeby może tu paliw alternatywny o innych kodach może zmniejszyć, To wszystko jest, proszę Państwa, przed nami. Także zachęcam do współpracy. Spotkamy się na pewno jeszcze nie raz, ale myślę, że z pozytywnym efektem. Dziękuję.
Nowy wychowawczyk. Raport 70, znaczy raport na stronę 70. Punkt 12. Metody prognozowania. Pani poprzednik w spotkaniach mówiła, że są, opierali się na doświadczeniach, tam no, pisze tu Belgia, Szwecja, no my nie wiemy, ale dali się takie sformułowanie, że Ostrołęka oraz Zabrze w trakcie realizacji, to przedsięwzięcie. W trakcie realizacji w Zabrze to oni nie wiemy, co oni tam robią, jak robią i jak to będzie im chodziło. Ale chciałbym dopytać, gdzie w Ostrołęce, co to za zakład i ile w roku spala tego paliwa alternatywnego? Ja jeżeli chodzi o Ostrołękę, to tu się muszę odwołać do kolegi, bo ja Ostrołęki nie pamiętam, teraz żyć od Zabrze, to mogę się odnieść i wiem, że nie pamiętam, ja nie mówię, że nie. Dobrze, no to oczywiście zweryfikujemy to, ale w tej chwili nie pamiętam. Jeżeli chodzi o Zabrze, to jest blok właśnie fluidalny, dokładnie w takiej technologii, jaka jest tutaj w kotłach Księżyczy. I tam jest budowany nowy zakład, który jest planowany do oddania w tym roku. No, nie pamiętam tych wszystkich liczb tak bez tu materiału wspomagającego. No, jeszcze raz, ja nie pamiętam tej wizji Ostrołęki, dlatego mówię to, co z głowy pamiętam, bez materiału, tak? Albo prosimy o zadanie tego pytania rzeczywiście w formie pisemnej i zweryfikujemy, bo tutaj wiele tych liczb... Pamiętasz, że mnie znalazłeś? Oczywiście chodzi tutaj o kotły fluidalne i taki kocioł w Ostrołęce fluidalny, jako technika fluidalna jest. I tutaj podany przykład, to co pan powiedział z metod prognozowania, on się odnosił jako tako do techniki fluidalnej spalania. I tak to jest zapisane w raporcie. Nie, jak w zakładzie, opieracie się na doświadczeniu. Opieracie się na doświadczeniu. To jest zakład obiektu. No to jednak, jak już chwyciłem mikrofon, to powiedział pan. Teraz chodzi mi jeszcze, doprecyzuję dalej pytanie. To ile oni w roku spalają tych odpadów? Pani nie spalają tam odpadów. Tak jak panu powiedziałem, to chodziło o technikę fluidalną i tam jest zainstalowany kocioł w technice fluidalnej. To znaczy oni nie mają doświadczenia w spalaniu węgla i paliwa alternatywnego, na które się powołujecie, że macie doświadczenie z tego zakładu. Takie współspalanie będzie realizowane w Zabrzu. Ale mi chodzi o Ostrołękę. Proszę panu, ja zadaję pytanie. Tak jak ostatnio zadawałem panu pytanie o skład fizyko-chemiczny, to pan by podawał mi całkiem nie masa jakichś wiadomości. Nie rozumiem się tutaj. Mówię po polsku. Po Ostrołęce wiemy teraz, że to jest 100 lat węzło i czy oni tak samo współspalają węgiel? Czy współspalają węgiel i paliwo alternatywne i w jakiej ilości? Dziękuję. Czekam na odpowiedź merytoryczną. Dziękuję. Jeszcze raz. To jest znowu takie czytanie z wyciągnięciem paru słów bez kontekstu. Jest... To nie jest manipulacja, można to przeczytać, każdy ten raport widzi, że można sobie rozszerzyć całość rozdziału. Chodzi o to, że kotły fluidalne co do jakby polskiej energetyki, to nie są kotły bardzo popularne. Właśnie grupa Tauron jest jedną z takich grup, gdzie wyjątkowo dużo tych jednostek fluidalnych jest. I sama jednostka, sama technologia spalania fluidalnego chcemy powiedzieć jest czymś innym niż metoda spalania w kotłach rusztowych czy pyłowych. Natomiast jeżeli chodzi o tą Ostrołękę, jest tutaj przywołane jako miejsce, gdzie jest technologia fluidalna. A taka bardzo podobna technologia fluidalna, gdzie jest dopuszczone spalanie i biomasy, i RDF-u, i węgla jest między innymi właśnie w Zabrzu. Natomiast jeżeli jest to źle wyartykułowane i jest to niejasne, to oczywiście po tym etapie zebrania uwag doprecyzujemy i doszczegółowimy, żeby nie było wątpliwości przy czytaniu takiego sformułowania. Grzegorz Poryczko, Myślachowice. Mam zamiar wrócić do elektromieszka jednak i mam pytanie do pana dyrektora Leszka Krzemienia. Odno-
odnośnie monitoringu emisji, bo jako mieszkańca nie bardzo mnie interesuje, co jest spalane i współspalane, natomiast bardzo mnie interesuje to, co wychodzi jako odpady, jako spaliny. Jak tutaj pani powiedziała, monitoring był wypuszczniku, bo chciałbym, żeby pan dyrektor mi odpowiedział na pytanie, w jaki sposób realizuje się monitoring w elektrowni. Czy jest to monitoring chwilowy, roczny, czy to jest może online, taki ciągły? I w jaki sposób elektrownia jest kontrolowana ze swoich emisji? Bo powiedzieliśmy sobie i powiedziano tutaj, że emisje mają być coraz ostrzejsze, normy emisji, a w przypadku współspalania tych RDF-ów mają być jeszcze ostrzejsze. W związku z tym wybuch śmiechu nasunął mi takie pytanie, w jaki sposób elektrownia jest rozliczana z tych emisji? To pierwsze pytanie, bo mam. Ja oddaję tutaj głos dyrektorowi, tak? Bo zostało wywołane do tablicy, rozumiem? Bo tu jest takie pełne niedowierzanie. Pani powiedziała monitoring, że to w śmiechu. Dlaczego? Nie ma monitoringu i państwo myślą, że nie ma w ogóle żadnych pomiarów na te... No tu pan mi udowadnia, że nie ma pomiarów. Ja proszę, proszę o odpowiedź. Proszę o odpowiedź. Pan Grzegorz zadał... Jak to będzie? Pan Grzegorz to zadał to pytanie, bo on, słuchajcie, bardzo dobrze wie, ale odpowiadał. Ale państwo nie wiecie. Każda elektrownia i jednostka spalająca dzisiaj paliwo powyżej 50 MW termicznych musi mieć odpowiednie urządzenia do ciągłej kontroli, ciągłej, godzinowej, potem miesięczna, roczna, ale my mamy ciągły pomiar online, cały czas. Co to jest? Na dzisiaj przy węglu SO2 przed wlotem na komin. NOX-y przed wlotem na komin i pyły przed wlotem na komin. Okresowo. A, dobra. I to jest dzisiaj przy węglu, słuchajcie. To są normy IED. W 2021 będą obowiązywały bardzo ostrzejsze normy odnośnie SO2. Dzisiaj mamy 200 SO2. 185 będzie SO2 w 2021. 170 będą NOX-y, a dzisiaj 200. Zaraz, spokojnie. Produkcja to za chwilę, to są kilogramy, to przejdziemy na kilogramy. Ja mówię, w danym momencie stężenie tu, u góry, to jest bardzo istotne. Kilogramy to są te takie niedobre stwierdzenia, bo zależy się od produkcji, takie są emisje w kilogramy. Jezu kochany, ja się mieszczę w 30 roku, wie pan już? Mówiłem tu panom, państwu, że dzisiaj spełniam normy prawie batu. Mam tu przed sobą ciągły wykres i na okrągło ma to Urząd Marszałkowski i płaci się opłaty z tytułu kilogramów i tak dalej. To nie może być, ale słuchajcie dalej. W 21 roku będzie kolejny ciągły pomiar. Możliwe, na dzisiaj mówimy, że może nie. HG i chloru, i HF-u. Dzisiaj nie ma tego, ale w nowych przepisach jest. Trzeba zabudować pomiary ciągłej emisji. To się nie da dzisiaj okłamać. To dzisiaj na bieżąco, na śpiewająco w każdym momencie odpowiada mi dyżurny inżynier ruchu. Ile teraz jest w tym momencie? A ja to widzę na monitorze, online, cały czas widzę. Na bieżąco, jak przyjdzie, zapraszam pana do mnie i zobaczy pan na bieżąco SO2 NOX. Grzegorz to wie dokładnie, bo zna nasze przecież monitory i wie. Ja widzę u siebie, ile mam teraz pyłu emisję. Miligram, czy 2 miligramy, czy 100 miligramów. 100 miligramów larną, bo mam 20. Słuchajcie, odpowiadam. Nie, odpowiadam. I to jest na pewno, słuchajcie, urządzenia specjalistyczne, odbierane, które mają certyfikaty. Tu się nie da okłamać. Mamy kontrole bardzo częste. Robi się kalibracje odpowiednie. Tu się nie da okłamać. Powiedzmy to sobie szczerze. Tu się nie da okłamać. Mamy kontrolę non-stop. I jesteśmy, mamy EMAS, szanowni państwo. Dałem wam, proszę bardzo, dajcie tam jeszcze po kolei każdemu. Dałem wam raporty środowiskowe. Tu się nie da okłamać. Jeżeli uważacie, że... Zaraz, moment.
to mówię wam co, ale natomiast to, co pani pokazuje tutaj, co mówi o współspalaniu, to wiecie, jakie są normy? Się w głowie nie mieści. Jakie potężne, ostre. Szczerze, bo ja wiem, jak się przeliczy na miligramy, to ja dzisiaj wam mogę zaśpiewać. 135 zł. Na przykład. To zobaczcie, to jest, mówimy, ostrzejsze normy, czyli mniejsze też kilogramy, jak pan zadał. Musi to być, cudów nie ma. Natomiast, słuchajcie, furany dioksydy. Zaraz, zaraz. Wszyscy wiecie, że od chloru zależy, nie? To dopiero będzie co pół roku przy RDF-a, co pół roku. Ale tu niech pan spyta w Brukseli, a nie mnie. Ale niech pani się spyta w Brukseli, bo to się raz na jakiś czas. Jest przepis prawa, międzynarodowego prawa unijnego. To ja mogę wrócić do zadawania pytań. I do Polski przychodzi. I drugie pytanie, Grzegorz, zaklinałeś? Panie dyrektorze, czy elektrownia pracuje w ciągu roku cały czas? Nie, skoro. Ale nie, nie, nie. Czy to lato, zima, jesień, wiosna, bloki pracują? Tak? Ja, jakby była dobra, to niech hula na okrągło, jak jest dobra energia i tania energia z elektrowni i pełnia ekologiczna, to powinna hulać, jeżeli w systemie energetycznym znajdzie w danej dobie, w danej godzinie miejsce, bo dzisiaj elektrownia jest jednostką centralnie dysponowaną. I to jest jednostka, która jest zobowiązana przed polskimi sieciami elektroenergetycznymi do pracy takiej, jak w danym momencie jest sygnał z Warszawy, z centrali, od Boga, który zarządza. Mówi tak, teraz 55 MW i zjeżdżamy, teraz za godzinę 153 i wjeżdżamy do góry. To jest elektrownia sieczna i bloki 1 i 2, pracujące w pełnej regulacji. I to jest pełna automatyka. I ja w każdym momencie, czy 55, czy 170, 153, chciałbym 170 MW, 153, muszę mieć normy spełnione. To nie da się pizzy zrobić. Nie da się. To się nie da. Odpowiadam wam, czyli, to się nie da. Zapraszam do mnie zawsze. W ciągu roku elektrownia pracuje. No teraz to się różni spalarnia śmieci Kraków. Widzicie w Krakowie, jak ktoś ma chęć, to niech sobie zobaczy, jest ciągły pomiar i wszyscy Krakusy i nie tylko widzą, że teraz są dioksyny takie, takie to, takie to. My nie musimy tego mieć, mamy to, co przed chwilą wykresy, wydruk mam, bo jakby była spalarnia, to musimy to mieć. Wszyscy muszą to widzieć. I wystarczy, czerwono pisze, pierdolone litery. I wystarczy, to jest kontrola, oprócz tego wizualna dla mieszkańców. Czyli średnia emisja w ciągu roku jest taka sama. Ja mam takie pytanie do mieszkańców. Taką ciekawostkę przyniosłem. Przepraszam, to jest bardzo ważne. Ja palę gazem w domu, mieszkam na skraju Myślachowic. W ciągu lata filtr, który mam na rekuperatorze, bo mam odzysk ciepła w domu i wymuszoną mechanicznie wentylację, nie czyszczę go przez pół roku. To jest efekt tygodniowej pracy mojego rekuperatora w Myślachowicach. Czyli proszę państwa, spalanie odpadów robimy sobie sami, bo wieczorem nie da się wyjść na spacer z dzieckiem. Ja jeżdżę do Chrzanowa na osiedle pospacerować wieczorem. To jest moje następne pytanie. Elektrownia pracuje cały czas. Dlaczego tylko w zimie on jest brudny? To jest moje pytanie. Następne pytanie związane z ilością samochodów do elektrowni. 400 tysięcy ton RDF-ów, ale w zamian za to ile mniej węgla? To zależy, jak jest... 350. Węgiel jest dostarczany do elektrowni pociągami, czy również samochodami? Również samochodami. Czyli ta ilość porażająca samochodów, to tak... Ja sobie tak szybko przeliczyłem, że to jest to samo, tak? Mniej więcej. Dobra, pytania, nie polemizacja. Pytanie do autora ulotki. Dlaczego tutaj jest zakłamana ilość produkowanych odpadów w Polsce? Ja sprawdziłem w tej chwili w internecie, jest to w okolicach 12-13 milionów ton rocznie z 2015 roku. Podają państwo, że to jest 2800 i że elektrownia będzie spadała 1/4 całkowitej ilości śmieci w Polsce produkowanych. To jest kłamstwo. Ja apeluję do ludzi, którzy chronią nasze środowisko, którzy zakładają stowarzyszenia, żeby byli konkretni i żeby dobrze czytali dane.
Ja w zasadzie tyle pytań. Dziękuję. Dzień dobry, Marian Kruszka. Odpowiedzi na to pana pytanie, że 12 milionów to akurat nie jestem autorem tej ulotki, ale te 2 miliony ton to jest właśnie rynek tych RDF-ów, który jest produkowany i który idzie do spalania. I to jest różnica, proszę pana, i to trzeba rozumieć. I teraz tak, takie pytanie do pana Krzemienia, mam do pana dyrektora. Jaki chlor teraz w tym węglu i jaka jest zawartość chloru, która jest spalana w tym węglu? I bo według tych wszystkich RDF-ów, które będziemy mogli spalać, do tego chloru jest dopuszczone do 1%, bo przy tej temperaturze może być tylko kaj. Dobrze, chlor. Słuchajcie, śpiewam o kopalniach, jeżeli nie pamiętam. Janina 042, Sobieski 006, 600. Ziemowit 065, Piast 058. I jeszcze chce pan Wieczorek 04. Ja nie wiem, skąd pan ma węgiel. A z pamięci. Nie. Już pan nie miał to. To pan może mi. Już pan mówię. Janina i Piast. To proszę zobaczyć. 0,42 i 0,6. I mówię uczciwie, tyle jest. Dajmy sobie radę. No i bardzo mnie to cieszy. I teraz tak. A wie pan, dlaczego dajemy sobie radę? Bo nie ma dioksyny przy węglu ani furanów. No bo jakby były, to byśmy już dzisiaj tutaj dawno, wie pan, wiecie co, nie istnieli. Bo przy węglu, polskim węglu, niestety nie liczy się dioksyny furanów. Przy węglu się spala, a przy biomasie i przy spalaniu RDF-ów będą. Dlatego pani zawsze mówi, będą teraz szczęście niż są teraz. I to mówi prawdę. Dlatego do czego zmierzam? Bo cały czas tym opracowaniem, które tak panie pięknie prezentują i tak pięknie to reklamują wszystko, nie ma ani słowa właśnie o tych dioksynach i furanach, ile będzie emitowane. Są. Nie, wie pan co, tu są tylko założenia, które gdzieś tam gram i tak dalej. Mikrogramy, dobrze, tylko teraz tak, bo tu wychodzi mikrogramy na metry sześcienne i tak dalej. Mamy zapisane w tej tabeli, ile będzie tą arsenu, ile będzie tą ołowiu i tak dalej. Nie wiem, czy państwo wiecie, że im większa ilość chloru spalana, czy współspalana węglu, daje więcej dioksyn, bo dioksyna jest to substancja, która jest to chlor, wiąże się z innymi cząsteczkami, tak? I jest to jedna z najbardziej toksycznych substancji, które syntezuje człowiek. Ona jest 10 tysięcy, panie dyrektorze, bardzo przepraszam, 10 tysięcy razy bardziej trująca niż cyjanek. I my to, nie ma takich instalacji, proszę państwa, które wyłapują wszystko. Nie ma. Czy oni nas będą naraz nam dadzą miligram, czy nam dadzą nanogram, dioksyny się cały czas kumulują w organizmie i w glebie, we wodzie. Znaczy ja rozumiem pana, ja panu tego nie zarzucam, że pan mi to ma usunąć. I mówię, czy my będziemy przez 25 lat truci po proszku i nasze dzieci będą w kalekie, bo dioksyny uszkadzają, proszę państwa, płód, nawet kobiety w ciąży są zagrożone, układy hormonalne, układ odpornościowy, serce. Ale to jest jedna sprawa. Byłby już tu pan przede mną poruszył, że będzie, my wytwarzamy 12 tysięcy ton, minimum wiezie się do nas 400 tysięcy ton odpadów. Więc ja się pytam, jaki to jest ekologiczny aspekt dla naszych mieszkańców dookoła. I to zostanie puszczone kominem. Ile tego pójdzie w powietrze, ile zostanie wyłapane, no to dopiero się dopiero. Mówię, tak, nasz cały, przez 40 lat my będziemy zbierać tyle, co im chcą w ciągu roku spalić. Proszę państwa, jeśli byśmy to. Jeśli pani mówi o cementowni, ja nie wiem, czy górka spala, ja dotarłem do 9 cementowni, które spalają. I na pewno górka nie spala 400 tysięcy ton w ciągu roku.
przepraszam, czy mogę tylko odpowiedzieć na tą pierwszą część, bo potem... No dobrze, niech pani proszę, no. Ja tylko chciałam podkreślić to, co pan dyrektor powiedział. To nie jest tak, że dzisiejsze spaliny nie zawierają tych związków, tylko te związki są do tej pory nielimitowane. Wprowadzenie paliw alternatywnych powoduje właśnie szerszą kontrolę, rozszerzenie listy substancji, które w sposób trwały muszą być podlegane właśnie kontroli, pomiarom i tak dalej. I zostaje na nie nałożony tak zwany standard emisyjny. Dzisiaj standardy emisyjne w przypadku spalania węgla są tylko dla tych trzech podstawowych substancji, o których pan dyrektor mówił, a pozostałe substancje są po prostu nie są badane, bo nie są ograniczone żadnym limitem. To jeszcze pan dyrektor wymienił, co jest ciągle monitorowane. W tym raporcie pisze, i jest to w ogóle standard święty w świecie, że dioksyny, metale ciężkie będą okresowo badane. Standard jest, że powinno być dwa razy w roku zbadane. I ile to będzie wtedy emisją, jakie to w tych odpadach, ile to będzie tego, my nie wiemy. To nie będzie tak, że to cały czas będzie monitorowane, co będzie z krwi naszło, co nasze dzieci będą oddychać.